Siemanko, z tej strony Elio, Patery Retrofan. Dzisiaj taki krótki odcinek z cyklu Mała rzecz, a cieszy, ponieważ dostałem od Rosy z kanału KRG Kącik Retrogracza kabelek SVHS do mojej małej Atarynki. Do tej pory cały czas obraz przechwytywałem przy pomocy chińskiego grabera, taniego gówna za 34 zł bodajże i kabelka Atari Cinch. No ten obraz, jak widzicie na moich materiałach, pozostawia wiele do życzenia. Nie jest najostrzejszy na świecie, no jest taki troszkę porozmywany. W jednych grach lepiej to wygląda, w innych gorzej. Natomiast jeżeli chodzi o SVHS-a, to ten obraz powinien być dużo lepszy. A mówię tak dlatego, że swego czasu już dostałem kabelek do Commodorka od Rosy, też na SVHS-a. I ten skok jakościowy był naprawdę spory. Natomiast no, sprawdziłem, jak ten Commodorek na tym SVHS-ie chodzi. Ładnie, elegancko wszystko wygląda, ale kto by grał na Commodorku, więc Commodorek i kabelek trafiły do szafy. Natomiast dzisiaj sobie porównamy właśnie, jaki skok jakościowy będzie na 8-bitowym Atari, na moim 65XE. Puszczę Wam dwa materiały obok siebie. Jeden przechwycony cinchem, a drugi tym kabelkiem. I zobaczymy, co to się będzie działo. Mam nadzieję, że zauważycie różnicę. Ja ją na pewno zauważę. Wy będziecie mieli te mniejsze okienka, więc różnie może być, ale powinno być widać. No i przesiadamy się całkowicie na SVHS-a, także skok jakościowy na moim kanale będzie. Rozwijamy się. No, tyle. Commodorek leży w szafie, Ataryna podpięta. Zaczynamy. Nie wiem, czy widzieliście tą różnicę, bo też większość z Was ogląda na telefonach komórkowych, tam nie ma opcji, żebyście dostrzegli. Natomiast na ekranie naprawdę jest ogromna różnica w ostrości napisów, ostrości wszystkich elementów w grze. Nie wiem, muszę się zastanowić, muszę się przekonać, czy do końca mi pasuje ta saturacja, bo jest dużo większe nasycenie kolorów na tym kabelku. Nie wiem, z czego to wynika. Natomiast ostrość jest naprawdę mocno na plus, a kolorki... Nie wiem. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten obraz z SVHS-a, jeżeli chodzi właśnie o te mocne nasycenie. I dajcie znać, czy widzicie tą różnicę w ostrości. Tylko musicie oglądać na dużym ekranie. Inaczej tego nie zobaczycie. Nie ma opcji. Dobra, spadam do pracy. Na razie.